1 sierpnia obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego dnia w Łukowie na cmentarzu przy Krzyżu Katyńskim odbyła się uroczystość zorganizowana przez Jana Janusza Jastrzębskiego. Mąż może Dąbrowski, ziemi wołoskiej do Polski, za swoim przewodem złączmy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi wołoskiej do Polski, za twoim przewodem złączmy się z narodem. I tą świętą pieśnią rozpoczęliśmy dzisiejszą uroczystość. Uroczystość szczególną, w szczególnym miejscu i szczególnej daty. Ta uroczystość, proszę Państwa, jest związana ściśle z Bogiem, Maryją Królową Polski, Jezusem Chrystusem, Kościołem Świętym i wszystkim, co jest związane z miłością Ojczyzny i miłością do męczenników sprawy narodowej. Również powiem o powstaniu i również powiem o rzezi wołyńskiej, o ludobójstwie wołyńskim. I proszę Państwa, i dlatego tutaj z tą rzezią wołyńską, z tym wszystkim musimy być delikatni. Ludzie, którzy z ludzkiej skóry robili abażury i ludzie, którzy na 130 metod mordowali, no nie można im przebaczyć, proszę Państwa. Nie można, nie kombinujmy, nie cudujmy, nie mieszajmy w to Boga, Kościoła, nikogo. Do końca świata jeden dzień dłużej oni muszą cierpieć. Nie można również przebaczać tym, którzy, mówię, robili Katyń. Przede wszystkim musimy rozumieć i kochać męczenników sprawy narodowej, bo to dla nich robimy. My musimy być z nimi w myślach, w sercach i musimy być, proszę Was, nie wyrywkowo, bo dzień flagi to flagę wieszamy, a tam coś jeszcze jeden dzień w roku. Nie. Junior Jastrzębski powiedział w ten sposób: patriotą się jest 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Gościem uroczystości był generał Bractwa Liderów Henryk Dziudek. Przyszedł do Polski sowiecki bolszewik, aby z ojczyzny zrobić nam chlebi. Polszy nie i nie budżet Polaków pozbywali złudzeń, wywożąc ich na Syberię i strzelając w potylice celnie, a nasz kamrat tam na wschodzie. Kryknie krypko, kryknie no! Dawaj, bracie, dawaj wsio, wtedy będzie z nami хорошо. O godzinie 17 w Łukowie rozbrzmiały syreny. Mieszkańcy Łukowa oddali cześć powstańcom warszawskim. Jak co roku w odpowiedzi na zaproszenie Andrzeja Zdrojewskiego spotkali się w Parku Miejskim przy mówiącym kamieniu. Przed mówiącym kamieniem poświęconym uczestnikom Powstania Warszawskiego z ziemi łukowskiej złożono kwiaty i zapalono znicze.
uroczyście po raz kolejny w Łukowie obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Była to dla nas bardzo miła chwila. Wspominaliśmy tym razem panią Kazimierę Zabłocką, uczestniczkę Powstania Warszawskiego. Pragniemy poprosić wszystkich mieszkańców Łukowa o udostępnianie nam materiałów, informacji, wiedzy, zdjęć o mieszkańcach Łukowa, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. Chcemy stworzyć o nich publikacje, chcemy tą wiedzą dzielić się z młodym pokoleniem, aby Powstanie Warszawskie i mieszkańcy Łukowa, którzy brali w nim udział, byli jak najbardziej uhonorowani i żeby ta wiedza przekazywana była dalej następnym pokoleniom. Rocznica Powstania Warszawskiego zawsze skłania do refleksji, zawsze skłania do zadumy i bardzo dobrze się stało, że dzisiaj ten hołd bohaterom powstania został oddany właśnie w takiej atmosferze. Cieszę się też bardzo, że uczestniczyło w tym dzisiejszym spotkaniu bardzo dużo Łukowian, bardzo dużo młodzieży. Jest to bardzo cenne i myślę, że bardzo dobrze, że taka uroczystość się odbyła dzisiaj i będzie się odbywać w kolejnych latach. Dziękujemy też panu Andrzejowi Zdrojewskiemu i wszystkim organizatorom za zorganizowanie tego spotkania. Cieszę się bardzo, bo jest, po prostu przyszło bardzo dużo osób. Z roku na rok jest więcej i musimy być zadowoleni z tego. Cieszę się z tego też, że jest dużo młodzieży, że po prostu i przychodzą, obserwują i mam nadzieję, że kiedyś będę organizować podobne spotkania, jak odbywają się teraz. W organizację łukowskich obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego włączyły się również rowerowy Łuków oraz biegacze-pomagacze. Tradycyjnie bieg 63 minuty, do którego zapraszamy również chętnych uczestników, ale jak również w tym roku po raz pierwszy plenerowy konkurs malarski 63 natchnienia przy profesjonalnych zestawach sztalugowych, gdzie młodzież i dorośli mogą się troszeczkę uwrażliwiać i na sztukę, i na historię. No tak, założyliśmy sobie, że zechcemy uwrażliwiać w różnych aspektach, pogłębiać refleksje związane z historią. To tu robimy.